widzowie, mamy historyczne starcie. Jan Krzysztof Duda mierzy się z Garym Kasparowem. Jak dobrze wiemy, Gary Kasparow skończył swoją szachową karierę, lecz czasami właśnie grywa szachy błyskawiczne, czy też szachy szybkie. W tym wypadku partia ma tempo 5 minut plus 2 sekundy, czyli mamy tutaj Wlica klasycznego i panowie rozegrali tą partię w Zagrzebiu z cyklu turnieju Grand Chess Tour i Kaspar Kasparow tutaj właśnie mierzy się z najlepszymi szachistami na świecie, no między innymi z Janem Krzysztofem Dudą. Zapraszam serdecznie do analizy. E4 tutaj od... odpowiedział, zaczął Janek. C5, tutaj widzę, że klasycznie Kasparow rozpoczyna partię, bo C5 to obrona sycylijska, to w zasadzie był jego konik. Skoczek na F3, posunięcie D6, czyli prawdopodobnie znając Historię gry Kasparowa. Będzie tutaj na szachownicy wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej, d4. No i oczywiście bicie, bo bić zawsze tutaj pionkiem z c na d4 trzeba, aczkolwiek są też takie warianty, że czasami się zagrywa skoczek na f6, aczkolwiek proponuje grać po prostu normalnie, nie kombinować. Po wybiciu tutaj skoczkiem, skoczek zagrywa na f6 za takim po prostu na piona, skoczek na 3. Bronimy piona. No i A6 moi drodzy, czyli wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Chyba najbardziej rozbudowany wariant w sycylijskiej, to na pewno bardzo dużo wariantów tam istnieje, dużo odgałęzień jest niezwykle trudny, ale końśliwy i dużo zawodników właśnie na coś takiego się decyduje gdyż daje szansę tutaj w debiucie już od samego początku na grę agresywną, waleczną i teraz Janek zagrywa goniec G5, co też jest najgroźniejszym ruchem tak naprawdę w obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa. Goniec G5 jest najbardziej agresywnym posunięciem, tutaj Janek się nie boi konfrontacji, a Absolutnie, posunięcie e6 na razie jest normalną rzeczą. f4. No i moi drodzy, tutaj Gary Kasparow ma szereg możliwości, oczywiście, w zagraniu następnego posunięcia. Można zagrać, oczywiście, koniec e7. Standardowo można też H6, można i Hetman B6 zagrać, różne są warianty. Myślę, że tu Janek jest aktualnie lepiej przygotowany, zdecydowanie w, w teorii debiutów, niż Gary Kasparow. No, brzmi to strasznie dziwnie: Gary Kasparow nieprzygotowany, ale słyszałem właśnie, że niestety Gary Kasparow wybierał już takie warianty nie najnowsze, troszkę starsze. Więc nic dziwnego, że w tym turnieju nie poszło mu zbyt dobrze. Aczkolwiek to jest wiele czynników. No, no już po prostu jest nieaktywny szachowo Hetman C7, no i to jest posunięcie, które według silników no najlepszym nie jest tak po prostu, z tego względu, że zwyczajnie tutaj bijemy skoczka zdublujemy tutaj, zdublujemy przeciwnikowi pionki i gramy sobie Hetman F3. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim zobaczcie, mamy bardzo silne centrum. Za cenę gońca, za cenę pary gońców, silne centrum. Ja tutaj Was odsyłam do takiej partii, którą niedawno nagrywałem, jeśli chodzi o daty na moim kanale. i Iwańczuk kontra Gary Kasparow. Tam jest pokazane siła skoczków przeciwko sile gońców. Świetna partia, klasyczna. Serdecznie zapraszam z tego miejsca. I moi drodzy, tutaj Kasparow zagrywa B5. Jak już wspomniałem, pionki tu są dosyć silne. Czasami są takie przełomy jak F5. To jest takie klasyczne zagranie też w obronie sycylijskiej. A tu Kasparow no, próbuje tego gońca prawdopodobnie wyprowadzić na B7. B5 też jest takim ruchem, który czasami daje opcję zaatakowania na B4. No i tutaj kulturalne posunięcie A3. W tym momencie, no właśnie, nieco zaskakujący ruch, dla mnie przynajmniej, bo logicznym dla mnie byłoby zagranie goniec na B7, ale skoczek zagrywa na C6. No, i teraz jak się zachować? Oczywiście można wybić spokojnie, zagrać gonie C2 i tak dalej. Tutaj Janek wybiera długą roszadę, co też jest dobrym, jak najbardziej normalnym ruchem. Teoria debytów jest tak rozbudowana, że już czasami można się pogubić, co jest teorią, co jest takim lewuskiem, powiedzmy, lewym posunięciem. No, i po tym ruchu szybka wymiana skoczków i wieża B8. Wygląda to. Niby dobrze, bo schodzimy tutaj z tej diagonali, ale tak naprawdę ta wieża jest troszeczkę wolna, bo tu się przygotowuje do ruchu B4, ale tutaj jest obrona pionkiem i wieżą, więc białe mają na to czas, żeby grać figurami trochę szybciej. Co można by było zagrać inaczej? Na przykład goniec B7 brane by było pod uwagę, ale mamy też takie posunięcie F5, które jest, tak jak już wspomniałem, końśliwe. Tu bardziej dla osób początkujących, o co chodzi w tym posunięciu. Przede wszystkim no, bicie nie wchodzi w grę absolutnie, bo hetmanem wybijamy i te pionki są już niezwykle słabe. Jak już mają tego pionka tutaj czarne na E6, to jeszcze te pionki mają taką fajną formację, więc nie można po prostu wybić. To nie jest dobre. Czasami tu się wybija i są jakieś szachy przypadkowe. Czasami dzieje się tam, no, złe rzeczy się mogą dziać y, po stronie czarnych, ale y, oczywiście bierzemy pod uwagę taki ruch E5, y, który no, nie byłby najlepszy z prostego powodu. Pole D5 trzeszczy. Musimy pamiętać, że takie pole D5 tu w obronie strzeliskiej jest kluczowym polem, i tutaj ten skoczek ma fajną, fajny wjazd do centrum. Można oczywiście zagrać wieża D3 i przygotować sobie w następnym ruchu takie posunięcie skoczek D3, a bogoniec E2, wieża na przykład D1 i spróbować naciskać na pole D5, na pole D6. Można też od razu, oczywiście, zagrać skoczek na D5. Jak Hetman odchodzi gdziekolwiek, no, nie na C8, no to oczywiście wieżą wracamy. A jeżeli będzie wybicie, no to wybijamy wieżę. I ta pozycja przy różnopolowych gońcach e, jest niezwykle przyjemna dla białych. E, żadnych słabości, nie ma żadnych problemów. To jest tylko kwestia dobrej techniki, którą tutaj Janek na pewno e, ma. E, swoją drogą, tak mi e, ze szachistów takich technicznych, czyli takich grających bardzo dobrze strategicznie. Oczywiście nasuwa się e, Anatolij Karpow, ale też e, Iwańczuk fantastycznie e, potrafi rozgrywać takie rzeczy. Jak macie jakiegoś szachisty jeszcze na myśli, na myśli piszcie w komentarzach, jeżeli e, chodzi o grę techniczną. E, nudną w zasadzie dla większości, ale dla e, mniejszości powiedzmy szachistów, którzy coś tam e, osiągają jakieś takie troszeczkę wyższe poziomy. To jest niezwykle ciekawe. Mam nadzieję zresztą. E, moi drodzy, Powieża B8, goniec zagrał na E2, goniec D7. Wyprowadzamy kolejne figury. No i Janek tutaj zagrał te F5. Oczywiście, standardowo chcemy wymusić E5 i się tutaj skoczkiem zaaplikować. Posunięcie hetmanem na C5. No i teraz tak, Kasparow zauważył, że tutaj pojawiło się pole na E5, takie też standardowe tutaj hetman w centrum wyjątkowo by się tak czuł w miarę bezpiecznie, znaczy chodzi mi o to, że nie jest łatwo tego Hetmana stąd wypędzić, e, typu na przykład skoczek z C6 manewruje na D1, F2 i powiedzmy D3, dużo ruchów to kosztuje, e, taki ruch się spotyka też w obronie sycylijskiej, tutaj wieża H na D1, naturalnie ostatnia figura wychodzi do gry. No i Hetman właśnie zagrał na E5, moi drodzy, ale... Sprawdźmy pewną alternatywę, która mogłaby tutaj nastąpić. Mianowicie, co by było, jakby tutaj Kasparow się rzucił pionkiem na B4. Nie wydaje się to dobre. Znaczy, wydaje się to poniekąd dobre, ale no nie jest, bo działamy tutaj na konkretach. Jak Hetman wyszedł na C5, to wspomaga pionka B4, oczywiście. Tutaj po wybiciu, 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 wybiciu mamy proste rozwiązanie, prostą odpowiedź. Spróbujcie znaleźć. To dosłownie sekunda. I oczywiście, byśmy wybili tutaj na E6. Po wybiciu, po prostu bierzemy piona z centrum, z stepem, oczywiście. No, i ta pozycja też się sypie powolutku. Tutaj za chwilę wchodzi skoczek. Król jest bezpieczny, nic mu nie grozi. Byłoby dobrze. Moi drodzy, Hetman E5. No, i w tym momencie Janek zagrał Hetmanem na H5. Tak jak już wspomniałem, o co chodzi z tym posunięciem? To się wiąże oczywiście ze związaniem. Głównie chodzi o to, żeby zbić pionka i żeby pionek nie mógł odbić. To jest ważne. Taki tutaj, sobie, taki tutaj plan sobie Jan Krzysztof Duda wymyślił. No i goniec zagrał na E7. Po prostu wybicie. Nie można wybić oczywiście Hetmana, bo jeszcze z tutaj zbieramy figurę. Goniec zbił na E6. No i pojawiło się pole na D5, więc bez problemu Janek to pole zabiera przeciwnikowi. No i Hetman tutaj powiedzmy wymienił i. Poczuł jakby, powiedzmy, ulgę. No często jest tak, że jak na przykład nas przeciwnik zaatakuje, atakuje, ciśnie, powiedzmy, i jak wymienimy hetmany, to prawdopodobnie Czujemy taką małą ulgę, ale nie w tym wypadku, moi drodzy, pozycja jest trudna dla Kasparowa, ze względu na to, że tu są słabe pola i nie ma za bardzo perspektyw na jakąś aktywną grę. Co robi Kasparow? Kasparow zagrywa wieża G8 z próbą wzięcia piona. No, jasne, że można próbować grać na przykład G3, przynajmniej ja bym tak zagrał od ręki, no ale tutaj ja nie jestem arcymistrzem, Janek zagrał zupełnie inaczej, ale sprawdźmy jeszcze tylko. Czy, he, czy król d7 jest dobry? Bo tutaj grozi oczywiście skoczek na d7, zauważmy. Jakby król zagrał na d7, no to nic prostszego jak wybić gońca i po prostu wziąć piona. Czasem proste rozwiązania są, moi drodzy, najlepsze. Nie ma co za bardzo kombinować. No po tych zagraniach wieża g8, tutaj Janek właśnie daje szacha skoczki. No i król zagrywa na d8 i nie po to, żeby tego, znaczy skoczek nie zagrał po to, żeby zbić gońca na e6, tylko żeby wziąć po prostu piona. I zauważcie, że ten pionek również wisi, ale wieża jeszcze wtrąciła, oczywiście musiała, bo była atakowana. I skoczek zagrał na b4. Skoczek czuje się tu wyśmienicie, fajne pola ogarnia, no ale wieża bije pionka. No, i można by powiedzieć, że Kasparow łapie wiatr w żagle i łapie taką kontrę. Ale nie z jankiem, takie numery to jest zbyt doświadczony już zawodnik, moi drodzy, i opanowany szachista. Tutaj wieża zagrywa na D2. No i cóż zrobić? No, uciekać wieżą. No, można by było, to koniec by wrócił. Chodzi tutaj głównie o strukturę pionów, która jest fatalna. Struktura pionów czarnych jest fatalna. Tu, jest, tu są cztery wyspy pionowe, a jak dobrze wiemy, im więcej wysp pionowych, tym gorzej. E, więc, no nie wiem, no co grać tak naprawdę. Poszło wybicie i król wybił na D2. Co ciekawe. W końcówkach, pamiętajmy, najważniejsza jest pozycja króla. To znaczy, w końcówce, jak już jest mało figur, powiedzmy, król do centrum. Ogólna zasada warto pamiętać. Wtedy wiemy, jak mniej więcej reagować. F5. E, no tak, to jest posunięcie. E, no jak posunięcie, chce otwierać gońca. Zrozumiała sprawa. Co robi Janek. Zbija pionka. No i tutaj, e, oczywiście, ten goniec, jakby zbił na F5, to my, e, zbijamy na F7. Tak po prostu zbieramy piony, ale goniec wtrącił szacha, moi drodzy, co nie było niestety najlepszym zagraniem z prostego powodu. Król E2 i Kasparow się poddał, poddał się w tej pozycji. W ogóle e, dlaczego? Już tłumaczę, bo dla większości osób pewnie. To jest niezrozumiałe, dlaczego, Mr. Kasparow, tu się poddajesz tak szybko. Otóż, moi drodzy, jeżeli zbijamy pionka, mamy wieża D5 i tracimy któregoś gońca, więc jest sprawa prosta. A po król E2 i na przykład goniec D7, no to już jednego piona mamy więcej, więc jest dobrze. Tutaj wieża mogłaby zagrać po prostu na G1. Chcemy wejść na wieżą na G8. Jeżeli będzie stawiany opór, no to gramy H4 oczywiście i wchodzimy w wieżą na G8. I zauważcie, że jak goniec zagra na E8, to zbijamy na F7 figura więcej. No jeżeli król pójdzie na E7 czy na C7, tutaj w zasadzie na C7 mógłby pójść, to skoczek D5 trochę lepiej, bo broni jeszcze wieżę. no ale zdejmujemy jakość prosta, wygrana już na tym poziomie. Gratulujemy Jankowi przede wszystkim no, zwycięstwa i zagrania z Garym Kasparowem, co w dzisiejszych czasach już jest dosyć trudną sztuką, żeby z nim po prostu zagrać. Serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.